Cześć, witajcie w filmiku, który podsumowuje polskie czołgi średnie w World of Tanks. Postaram się delikatnie tutaj opisać nasze nową linię, którą otrzymaliśmy gdzieś tak miesiąc temu, ponieważ udało mi się wbić 3 odznaki biegłości na każdych z tych pojazdów. Robiłem to również dlatego, że jak wychodziła polska linia czołgów ciężkich, to za taki challenge sam z siebie się zabrałem, ale również Wargaming postanowiło stworzyć taki event dla community kontrybutorów, który właśnie polegał na markowaniu tych nowych polskich czołgów i za wbicie tam odznak dostawało się punkty, a za odpowiednią ilość punktów otrzymało się nagrody dla community. I jeżeli jesteście ciekawi, jak to się potoczyło, otóż teoretycznie zmarkowałem wszystkie czołgi, jednak według regulaminu deadline był do 30 sierpnia do godziny 7. No ja akurat nie czytałem strony głównej na ten temat i wzorowałem się na informacjach z naszego takiego Discorda, a tam był komunikat, że do 30 do popołudnia, a teoretycznie było to do 7 rano i teraz do końca postaram się jeszcze powalczyć o to, aby dostawać tą maksymalną ilość nagród, czyli jakby wtedy otrzymam dodatkowe nagrody, które będę mógł wam jeszcze rozdać, bo część z tych nagród rozdałem na streamach z markowania, ale oczywiście nie o tym chcę dzisiaj mówić, tylko bardziej skupiłem się na tych czołgach. No i na piątym tierze mamy taki pojazd, to jest DSPZ Inż 1. No i jest to pojazd absolutnie przeciętny, podobny do tych innych piątych tierów, w sensie no niczym specjalnym się nie wyróżnia, nie jest nie wiadomo jak dobry. No i też to działo jest takie kapryśne, powiedziałbym, w sensie celność nie jest najlepsza. I no ogólnie czołg przeciętny, nie jest jakiś nie wiadomo jak tragiczny, ale z drugiej strony też nie jest w żadnym stopniu, powiedzmy, dobry. Na szóstym tierze mamy tego Bugiego. Jest to pojazd, na którym na pewno gra się na tym trollu, co pozwala nam osiągnąć niesamowity DPM. I pojazd z tym trollem, jeżeli posiadamy trochę tych kredytów, aby grać na tej złotej amunicji, no to jesteśmy w stanie zrobić naprawdę rzeźń, bo ten DPM jest kosmiczny jak na szósty tier i da się tym czołgiem kręcić rewelacyjne wyniki. Zdecydowanie jeden z najlepszych szóstych tierów w grze na ten moment i godne polecenia, bo też jest mobilny, coś tam też odbije. Więc zdecydowanie go polecam. Na siódemce mamy pojazd mocno przeciętny, podobnie jak na piątce. Niczym specjalnym się nie wyróżnia. Też to działo jest kapryśne, jak ogólnie cała ta linia ma takie działa, które pomimo tego, że skupimy ten celownik, to często zauważyłem taki schemat, że nasze pociski jakoś no nie chcą lecieć bardziej w okolicy tego środka celownika, tylko bardziej w takie te boczne punkty celownika, nazwijmy to tak. No nie wiem, takie po prostu mam odczucie, ale siódemka, nic specjalnego. Generalnie to też inne siódme tiery w WoCie, medy, nie są nie wiadomo jak dobre. Bo tak się zastanawiałem, jakie siódme tiery medy są po prostu dobre i tak nie za bardzo mi cokolwiek przychodzi do głowy. Wiem, że na siódmym tierze te czołgi ciężkie są naprawdę dobre, ale medy, no nie przychodzi mi nic do głowy, jaki med siódmego tieru, oczywiście nie premium, byłby taki godny polecenia, nazwijmy to tak. No i naprawdę nic mi się nie nasuwa do głowy. Na ósmym tierze mamy CS53. Jest to pojazd, który nie jest jakoś nie wiadomo jak lubiany przez społeczność, z tego co zauważyłem. Posiada wielu hejterów, jednak mi osobiście grało się tym czołgiem naprawdę w porządku, ponieważ posiadamy dobry DPM jak na 8 tier i to jest nasza zaleta, musimy to wykorzystać. Generalnie celność, tak jak na całej linii, nie jest niczym specjalnym. Pancerz, no też za bardzo nic nie odbijemy, ale musimy skupiać się na tym naszym DPM-ie i dobrze odnajdywać się w bitwach i dobrze się wymieniać, to jest jakby nasz cel. Tak naprawdę na tym opiera się cała ta linia tak naprawdę. No i teraz dziewiątka. Dziewiątka jest bardzo dobra, powiedziałbym. Trochę gorsza wersja takiego Leoparda Peta, który jest no zdecydowanie jednym z najlepszych dziewiątych tierów. Nadal ta dziewiątka polska ma, jest trochę gorsza, taką gorszą wersją tego Leoparda Peta, ale nadal jest po prostu dobra. No i jeden z lepszych dziewiątych tierów
według mnie w grze na chwilę obecną, ale oczywiście trzeba umieć wykorzystać tą mobilność, to działo, ten DPM, żeby jakby w pełni skorzystać z zalet tego pojazdu i nie każdy ma taki styl gry, w którym odnajduje się, jeżeli chodzi o właśnie te polskie czołgi, dlatego też widziałem, że sporo z was narzeka na tą polską linię. Ja osobiście uważam, że ta linia jest naprawdę dobra, tylko no trzeba grać tą linią ostrożnie i skupiać się na tym, co nam ta linia oferuje, czyli właśnie mobilność, no i też ten DPM. Teraz dziesiątka. Dziesiątka jest czołgiem również bardzo dobrym. To będzie czołg, który będzie wykorzystywany w bitwach klanowych. Wiele razy się o to pytaliście. Jeżeli chodzi o najlepsze klany, to zobaczymy na otwartych mapach na pewno po jeden, po dwa, czy nawet na urwisku. Wydaje mi się, że z pięć takich czołgów będzie granych ze względu na to, że posiadamy właśnie ten typ turbo, który umożliwia nam zajmowanie kluczowych pozycji. I to jest bardzo przydatne, również i na randomach, jeżeli tak się przyjrzeliście, to na początku bitwy pojechałem na linię K i generalnie jakimś wolniejszym pojazdem nie byłbym w stanie uciec stamtąd, w sensie zginąłbym uciekając, a tym pojazdem przerzucam się na ten drugi tryb, uciekam bardzo szybko, jestem w stanie zrotować błyskawicznie, co jest naprawdę dobre, jeżeli chodzi o taką grę rotacyjną, no i szukanie tego, co się dzieje. W grze klanowej tym bardziej często są takie sytuacje, w których zmieniamy to jakby flanki, coś tam repuszujemy i też ten czołg naprawdę daje radę. Generalnie podsumowując tą linię, to jest taka linia dla osób, które czytają grę, mogą szybko jakby podjąć decyzję o zmianie flanki. No i to nie jest jakby najłatwiejsza linia w grze, powiedziałbym. Ze względu na to, że jest ona bardziej skierowana dla osób doświadczonych i dla osób, które mają trochę w ten wyższy WN, powiedziałbym. Nie uważam, że osoby, które na przykład zaczynają z grę, powinny iść tą linię, bo tutaj naprawdę jest sporo atutów dla lepszych graczy niż dla gorszych. Ale na przykład taka polska, znaczy ta linia czołgów ciężkich już jest zdecydowanie bardziej jakby friendly dla osób, które zaczynają z grą. No i ja osobiście polecałbym robienie najpierw polskich czołgów ciężkich, jeżeli myślicie nad jakąś nową linią, niż na tych medy, bo te medy są dobre, ale no, tak jak już powiedziałem wielokrotnie, trzeba umieć wykorzystać te atuty. No a to dla początkowych graczy nie jest najłatwiejsze. Tutaj zostałem sam na cztery pojazdy. Jest ten Charioter. On się akurat odbija, ten czołg czasami potrafi coś odbić, jak się jakoś tam delikatnie skontujemy czy coś, jednak na to bym bardzo nie liczył. Zdecydowanie ten czołg odbije więcej niż na taki Batchat albo TV-pek, ale to nie jest nie wiadomo jak dobry pancerz. No i tryb turbo, to jest jedyny pojazd tej całej linii, który właśnie go posiada. Aktywujemy go domyślnie przyciskiem X. No i dzięki temu trybowi mamy gorsze jakby celowanie. Jednak możemy zdecydowanie szybciej jechać i rotować. Właśnie w tym momencie jestem na trybie turbo. Zobaczcie właśnie jak szybko się rozpędzam i wykorzystam właśnie ten moment. I zaświeciłem właśnie artylerię. Teraz decyduję się, aby przełączyć się na ten pocisk HE. Również zmieniam tryb, aby lepiej to wszystko przycelować. I z HE-ka akurat mi polosowało 440. Zaryzykowałem. No, może nie zaryzykowałem, po prostu pomyślałem, że na tym HE-ku może zniszczę artylerię na jeden strzał i mi nie ucieknie. Tak się właśnie stało. W tym momencie zauważyłem to ISU. Strzałem go przez ten krzak, aby nie stać spota. I ISU wjeżdża sobie na przejęcie bazy. W tym momencie wiem, że ta bitwa raczej jest wygrana, jednak jest taka zależność, że jeżeli zbiorę od ISU i zbiorę od Arty, to mogę tak naprawdę zginąć i tą bitwę przegrać. Ale teraz też objawi się takie, nazwijmy to, cwaniactwo w moim wykonaniu. Otóż wiem, że to ISU kapuje i nie wyjedzie stamtąd. Arta raczej też nigdzie mnie nie zaskoczy, więc po prostu poczekam sobie te kilkanaście sekund, aby dostać jeszcze dodatkowy medal w tej bitwie, czyli obrońcę.
która jest za zbicie tych punktów bazy. I generalnie też w tym czasie też pogadam o tym, że była trochę mniejsza aktywność na kanale, spowodowane było tym, że po prostu przeprowadzaliśmy się do innego mieszkania wraz z Rysiem i jeszcze nowym współlokatorem, który będzie widoczny na pewno na takim, nazwijmy to, vlogu z nowego mieszkania, które postaram się nagrać wam jak najszybciej, jak to wszystko tu poogarniamy. I też kilka jakichś wyjazdów, czy różnych eventów, które były wokół mnie, spowodowały, że po prostu nie miałem aż tyle czasu, by ponagrywać. Przede wszystkim też to markowanie polskich czołgów dużo czasu mi zajęło tak naprawdę. No wyjeżdżam na to ISU, kończę go, akurat mi polosowało. Artyleria strzeliła do mnie, ISU nie widział za bardzo mnie, tylko jakiś tam delikatny włazik jak ja jego, ale w takiej sytuacji miałem trochę większą przewagę, bo to jest niszczyciel czołgów i jakby przez to, że on nie ma takiej obraconej wieży i tak stoi w miejscu, to jest łatwiej mi strzelić w niego niż jemu we mnie, nazwijmy to tak. No i artyleria tylko już się została, 3 minuty 40 do końca. Nadal jestem teoretycznie na jeden strzał do artylerii, jeżeli tamtej arcie polosuję i więc muszę być po prostu ostrożny. Cały czas na tym trybie turbo. A jeszcze taka ważna dotacja. Otóż jeżeli zmieniacie tryb, to nie możecie strzelać. I jeżeli zmieniacie tryb, to jakby pojazd was się zatrzymuje. I to nie jest powodem tym, że ja się zatrzymuję, czy coś, tylko tak ten tryb działa. Uważam, że jest ten czołg zbalansowany, powiedziałbym. Nie jest nie wiadomo jak OP, tylko no trzeba nim grać mądrze, a to nie zawsze dobrze wychodzi. No i została ta artyleria, teraz sobie właśnie podjeżdżam, trzeba było chcę dotaranować, ale muszę być też ostrożny, bo artyleria mogła też mnie skończyć przez ten taran i nie chciałem ryzykować jakimś mocniejszym taranem. I na spokojnie skończyłem go drugim strzałem, jest GG, bitwa skończona, ja się z wami żegnam, to elo.